ale nie. Well, this doesn't look too bad. No ona. I hope the memory is close by. To... No, nie. Whoa. O, plac zapał. It looks like another memory across that bridge. Jakiś obrazek. To lat zabaw, to nas interesuje. Okej. Okay. Shh. We should be careful. Dobra, to schodzimy. All right then. One more time. But that's it. Okej. Witam z tej strony Manek. Dawno się nie widzieliśmy. Gra zdecydowanie dla mnie jest koszmarem, jeżeli chodzi o nagrywanie. Spędza mi sens powiek. Ile nagrań nieudanych było. Nie jesteś się chyba sobie w stanie wyobrazić, ale wracamy. Mam nadzieję, tym razem już będzie bez żadnych niepotrzebnych ekscesów. Tak, ostatnio zdobyliśmy pozytywkę. Zdobyliśmy pozytywkę na placu zabaw. Na placu zabaw, na którym ktoś gdzieś coś, jakiś cień próbował zepsuć radość dzieciństwa i też pozbył się właśnie tych radosnych głosów pojawiających się przed nami. W dzieciństwie. Dobra, spróbujemy teraz wrzucić pozytywkę, tak jak to. Co, Misiu, jeszcze nie mogę przyjść do ciebie? No raczej, Misiak. Chociaż ja ci nadal nie ufam. No, teraz mogę wrzucić pozytywkę. Wrzucimy, otworzymy drzwi do następnego świata. Jaki to będzie świat, co on nam przedstawi? Tego... Nie wiemy, bo oczywiście pierwszy raz to przechodzimy. Nieważne. Zakręćmy tym cholernym ciężkim kołem. I jest pozytywka. Misiu swoją łapę będzie tutaj wsadzał. Wsadź mi się. Drzwi się otwierają, światłem po oczach nam dając. Nie. Tak. Co? Come on, we have no time to lose. No chodź, Misiek. Watch your step. Idziemy w stronę rury, z których dobiega dźwięk śpiewu naszej mamy. Na pewno jest miejsce bezpieczne, miejsce, w które powinniśmy się udać. A w tym momencie zjeżdżamy w dół. Jehu! I jesteśmy na dole. Okej, to jest jakiś dom. Dla odmiany. Idziemy, więc... Jakieś drzewo tu wyrasta. Gałęzie. Przemy naprzód. Zobaczmy. No dobra, mi się chce, żebyśmy byli tutaj cicho. Może to rzeczywiście jest dobry pomysł. Te drzwi zdecydowanie są zamknięte przez drzewo. Ale tamte są otwarte, tu kolejne drzewo. Co to za dom, w którym drzewa rosną po środku korytarza? Tego nie wiem, ale zobaczmy, co będzie się działo dalej. O, fajne, że na dół. To trzeba im przyznać. Potrafią tutaj stworzyć. O, coś tutaj mi mryga. Żeby nie było, ja przechodziłem już to, ale też sobie trochę zrobiłem przerwę po kilku nieudanych nagraniach, żeby właśnie czuć też trochę zaskoczenia. Nie pamiętałem na przykład, że tam coś jest. O, mamy puzzle. Tak, przyznaję się, puzzle pamiętałem. Dobra. Puzzle tutaj miałeś być. O, bardzo dobrze. Otworzyło nam się przejście. Pewnie tam będziemy musieli dojść. Tu pewnie jeszcze zahaczymy po drodze. Na razie idziemy do przodu. Truptaj, 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 truptaj. Małe dziecię. Cóż to za obraz? Ten obraz się rusza. Ta postać się ruszyła. Jeszcze się ruszyła. O! Dobra, to idziemy tam.
naiwna, niewinna, dziecięca ciekawość każe mi udać się w stronę, która właśnie się otworzyła. Zobaczymy, czy coś ciekawego tam znajdziemy. Co też się pojawi przed nami. Czy coś ciekawego? Mniej ciekawego? Dobre pytanie. Nie wiadomo. Mamy jakieś rzeki? Mamy w zasadzie jakąś bagno bardziej to wygląda niż rzekę. Może i... Okej. Już myślałem, że wpadniemy do wody. Na szczęście się nam udało przeżyć. Co to za dźwięki? O! Chyba coś zaczyna nas gonić. Coś zaczyna być nas coraz bliżej. Pytanie co? Mamy bagna. Tu mamy jakiś korzeń. Czy tędy wyjdziemy? Nie, chyba tamten będzie trzeba. Spróbujmy. Wstańmy. Nie, tędy nie wejdziemy. Chociażby nie wiem, jakbym chciał. Ten bobas nie jest alpinistą. Dobra. No, nie zamknij się, tylko wysuń. I op. Jedna półka, swoją drogą drzewo z półkami, z korzeniami. To tylko dziecko mogło wymyśleć swojej niewinnej, naiwnej, ale jakże bogatej wyobraźnie główce. Otwieramy. Przejdziemy spodem? Przejdziemy. Jakieś bąble. Co te bąble oznaczają? Mam wrażenie, że powoli zbliżamy się właśnie do miejsca, w którym ten strach, ta kwintesencja tego, czym powinny być wszystkie gry horroru, będzie się materializować, ale póki co jeszcze do tego nam trochę brakuje. Jeszcze trzymamy tylko tymi niesamowitymi dźwiękami i coraz ciekawszymi lokacjami. Musicie przyznać, że ta lokacja jest dużo bardziej niebezpieczna niż poprzednia, chociaż to też zależy, jak na to spojrzeć. O, jakąś wodę słyszeliśmy. Muszę się podrapać. O, zeskakujemy, schodzimy. Idziemy. Okej. Chyba woda tutaj będzie właśnie dużą rolę odgrywać. Coś mi się tak wydaje. Co to było? Tam chyba coś było. Czy tylko mi się wydawało? Nie, na pewno było coś białego. Ale co to było? Co to? Nam się to pojawiło. Wejdziesz tu, czy nie wejdziesz? Wejdziesz. Dobra, idziemy. Jezu, kto wymyśla takie zabawki? Nic dziwnego, że to dziecko ma takie koszmary, tak zrytą psychikę. Porytą codzienność. Otwórzmy klapkę. O, otwórz się. A, do dołu się otwierasz. O, no weź. Połóż się, dobrze. Teraz dziecko tu wchodzi. O, mamy pucel. Po to tu przyszliśmy. No dobra, mamy pucel, czyli chyba wracamy. Chociaż nie, zaraz. A co tu mamy? Samolocik? Okej. Nie latam samolocikiem. Nie latam samolocikiem. Niech będzie. Wchodzimy w górę. Zjeżdżamy. Tu chyba wyszliśmy.
Tak, wyszliśmy tam, gdzie byliśmy poprzednio. Jakieś dzieci słyszymy, jak mamy zabawę. Cholera wie, czy zabawę rzeczywiście. Ale trzeba przyznać, że te dźwięki są w najlepszym przypadku zastanawiające. Niepokojące? Czy straszące? To już zależy, jak się czujecie. Ja wiem, że... Ło! Proszę na mnie pluć. Ja wiem, że jakoś mi idzie całkiem nieźle wczuwanie się w tą grę. I te dźwięki, te odgłosy, które się dzieją. Pytanie, co będzie dalej? Tam się znowu coś świeci? Ale to się chyba wcześniej świeciło. To chyba nie są te oczy? To chyba oczy były to, co widzieliśmy w tej kałuży, jak przychodziliśmy. Cholera wie. Cholera wie, co przed nami się trzepie, klepocze. Trudno to nazwać jakoś jednoznacznie. Ach, naprawdę. This place feels... Let's not dwell here for too long. Dobra, mamy ten klocek. Tak, otwiera nam te drzwi. To idziemy teraz w prawo. A i znowu mamy obraz. Czy znowu będzie się zmieniać? A mamy kobietę przy studni. Tam chyba wpadała gdzieś do wody, czy do studni, jakoś tak. O, zagląda. Napija się. O, włosy jej się podnoszą. Trochę jak tej stworowi, którego widzieliśmy. Dobra, ale idziemy w takim razie. Idziemy dalej. Zobaczymy, co się będzie dziać. Przed chwilą mi się nam zapisał grę. No tu mam jakąś ciemność. Nie mamy ciemności. Tam jakieś okno. Dziwne odgłosy. Okej. Dobra. Podejmuję wyzwanie. Wyzwanie Actimela. Co to jest? Słonik i dziecko? Może być słonik i dziecko. Tu ktoś się pojawi? Nie. A tutaj? Okej. A... Czy ta szafka była przewrócona? Chyba była. Tak, była. Nie mogliśmy przejść. Kto tutaj jest? Czy to są... Tak, to są same buty. Zwykły straszak. Uff. Ja jeszcze przewróciliśmy te buty, ale z nas są niedobre. Co my tu mamy za obrazek? Okej, bardzo artystyczny obrazek. Nigdy nie rozumiałem sztuki nowoczesnej. Za to zawsze widziałem powiązanie ze sztuką. O, fuck. Ja tu chciałem wejść. Na łóżko, na łóżko, na łóżko. Cholera, nie wejdę na łóżko. Domyślam się, że te drzwi musimy otworzyć. Na chwilę zapadła ciemność, ale już rozwiązaliśmy problem. Otwórz te drzwi. Idziemy do przodu. Dobra. Musimy teraz tędy. O, cholera! What the f... Co to było? Okej. Okay. To już mamy potworka. To chyba będzie ten potworek, który będzie nas jumpscrował przez całą grę. Ciekawie wygląda, skopanietka. Bo to chyba była ta... To chyba rzeczywiście była ta kobieta, którą widzieliśmy wchodzącą do wody. T-
Tak, zresztą widzimy tutaj wszędzie wilgoć, wodę. Tak, to myślę jest to na rzeczy. Co my tu mamy? Słonik za dziecko? Czy ja dobrze widzę? Tak, słonik dziecko. No jakaś wygląda to trochę jak wymiana. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tędy nie wejdziemy. Tędy idziemy. Studnia. I zajebiste dźwięki. Mamy tam puzzla kolejnego. Domyślam się, że musimy tutaj wyciągnąć go. A, przy pomocy. Przy pomocy. No! No! No, nie mogę tego przekręcić. No, co jest? Chyba, że ja tylko... No, haha! Spróbujmy w ten sposób. Może będzie lepiej? Dobra, nikogo nie słyszałem. O, teraz w ogóle mi mieszkanie chce. O, 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 o! Trzeba bardzo duże koła tutaj widzę zataczać myszką. O! A myszka ma jakiś problem z wykrywaniem tego, w którą stronę się kręci, widzę. O, jeszcze całość. Tak, przesuńmy sobie ciało. No patrzcie, cholerstwo. Ale muszę aż przesunąć klawiaturę, bo mam za mało miejsca, żeby obracać myszką. Nie rozumiem, nie ogarniam tego obracania. A, skupiamy się na takich głupotach, zamiast... Dobra. Wyciągnęliśmy. O, jeszcze jakiś klucz mam. Okej. Okay. Poprawmy sobie w takim razie klawiaturę. Uff, ale się namęczyliśmy z tym cholerstwem. O, jakieś bąble znowu. Czyżby to cholerstwo gdzieś tutaj się... Nie no, na razie się bawimy. Na razie się bawimy jumpscrami, to chyba jeszcze nic za mnie zagraża. Poza czystymi emocjami. Okej, okay, chyba jednak zagraża. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj sobie usiądziemy. I skończymy dzisiejszy odcinek. A w następnym odcinku... Oj tak... W następnym odcinku będzie się działo... See y'all.